Oblicz liczbę o 12% mniejszą od liczby 520. Zadanie rozwiążemy na dwa sposoby. Pierwszy sposób. Od liczby 520 mamy odjąć 12% z tej liczby, czyli zapiszmy to. 520 minus 12% z liczby 520. Procent możemy zamienić na liczbę, czyli od 520 odejmujemy. Jeżeli zamieniamy procent na liczbę, to dzielimy przez 100, czyli mamy 12 setnych. Literkę z możemy zamienić na mnożenie 520. Przepisujemy. Możemy skrócić po jednym zerze. 12 dzielimy na 10, czyli przecinek przesuwamy o jedno miejsce w lewo. Mamy tylko jedno 0, czyli jedno miejsce. Przecinek znajduje się na końcu. Przesuwamy o jedno miejsce w lewo, czyli dostaniemy 1,2 razy 52. Możemy wykorzystać kalkulator i dostaniemy 520 odjąć 62,4. Dostaniemy 457,6. Teraz rozwiążemy to zadanie drugim sposobem. Szukamy liczby o 12% mniejszej od 520. Czyli 520 stanowi nasze 100%. Więc najpierw odejmijmy procenty. Czyli od 100% odejmiemy 12%. Dostaniemy 88%. Czyli szukana przez nas liczba będzie stanowiła 88% liczby 520. Więc obliczmy. 88% z liczby 520. Czyli znowu zamieniamy procent na liczbę, czyli dzielimy przez 100, to od razu przesuniemy przecinek o dwa miejsca w lewo. Mamy 1, 2. Dostaniemy 88 setnych razy 520. Dostajemy taki sam wynik, czyli 457,6.